Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dzisiaj porozmawiamy sobie o włosach, a dokładnie o moim kucyku. A dlaczego? Ponieważ raz na jakiś czas pojawiają się właśnie takie pytania. Anita, zdradź, jak ty robisz ten kucyk na właśnie takich długich włosach, jak go stylizujesz, jak ci się to udaje, że ten kucyk nie opada, czy stosujesz jakieś środki do stylizacji? No właśnie, nawet ostatnio pojawiło się tutaj takie pytanie w jednym z komentarzy pod moimi filmami. No i stwierdziłam, że w sumie to jest dobra okazja, żeby wreszcie pokazać wam, jak ja to robię, jak stylizuję ten mój kucyk i jak to wszystko u mnie wygląda. Także jeśli was ten temat interesuje, zapraszam serdecznie do oglądania. Ja wiem, że długie włosy, no, są trochę uciążliwe, nie da się tego ukryć. W związku z czym, fajnie mieć długie włosy, bo można na nich wykombinować cudowne fryzury i można naprawdę z nimi się fantastycznie bawić. Są też takie osoby, które lubią nosić włosy po prostu puszczone, bez żadnych stylizacji, ale ja na przykład jestem taką osobą, która uwielbia kucyk, uwielbia nosić koczka, lubię nosić rozpuszczone włosy, ale nie lubię też zbyt często myć moich włosów. Nie robię tego absolutnie codziennie, bo zwyczajnie nie mam na to czasu. Słuchajcie, mycie długich włosów, stylizacja, suszenie, prostowanie, to zajmuje naprawdę kupę czasu. A w związku z tym robię tak. Pierwszy dzień po myciu moich włosów zawsze noszę je rozpuszczone. Na drugi dzień związuję włosy albo właśnie w taki kucyk, albo też w koczka. Wszystko zależy od tego, jaki mam po prostu humor, jak się chcę ubrać i nie tylko. No i na trzeci dzień myję już skórę głowy, myję moje włosy. Ja jestem też taką osobą, która stosuje dosyć dużo, uwaga, lakieru do włosów. I już wam o tym wielokrotnie mówiłam. Dlatego, że nie do końca lubię, jak gdzieś mi tutaj z przodu odstają włosy, kiedy kucyk jest związany, ale też nie lubię mieć takiego idealnego kucyka, czy też idealnego koczka, że wiecie, wszystko jest tutaj pięknie wygładzone, twarz napięta. No, nie do końca. Więc nie lubię mieć odstających włosków, tych takich baby hair, ale też nie lubię, żeby to było takie perfekcyjne i idealne. No i zacznijmy od pierwszej ważnej sprawy, a mianowicie od szczotki. Szczotka to jest podstawa i wy o tym doskonale wiecie. Są takie osoby, które stosują grzebienie, są takie osoby, które stosują szczotki. Ja przy moich długich włosach niestety nie lubię grzebienia, chociaż może byłby on lepszy. Ja muszę wam tutaj się przyznać, że nie jestem jakąś włosomaniaczką, nie jestem też ekspertem od włosów, więc absolutnie nie bierzcie tego pod uwagę. Po prostu zdradzam wam takie moje rady i to, co ja robię, że te moje włosy tak wyglądają, że w tym kucyku utrzymują się cały dzień, jak ja go spinam, no i właśnie szczotka. Dla mnie ważne jest to, żeby szczotka dobrze rozczesywała moje włosy, ale nie ciągnęła tych włosów i absolutnie nie wyrywała. To jest dla mnie takie must have. I kiedyś miałam taką zwykłą szczotkę, którą stosowałam do codziennego przeczesywania włosów z rana, do czesania włosów po myciu i do czesania włosów do kucyka czy też do koczka, a drugą szczotkę miałam już z włosia dzika, która służyła mi do wyczesywania tego, co uzbierało się na moich włosach, plus środków do stylizacji, czyli właśnie tutaj lakieru, wieczorem, żeby te włosy na następny dzień też jeszcze jakoś w miarę wyglądały. Dzisiaj używam szczotki, która ma w sobie te dwie funkcje, czyli jest to szczotka, która będzie rozczesywała włosy ze względu właśnie na te takie tutaj, o przepraszam, włos, ze względu na tutaj te igiełki, które są zakończone takimi kuleczkami, przez co też delikatnie skórę głowy masują, ale nie drapią i nie ciągną włosów, a dodatkowo są one też tutaj
wypełnione tym włosiem z dzika, przez co też bardzo dobrze się wyczesuje z włosów wszystko to, co na nich się uzbiera. No i dobra, i teraz tak, po myciu, no wiadomo, włosy są proste, wystylizowane, wyprostowane, piękne. No ale przychodzi ten drugi dzień, kiedy już muszę sobie te moje włosy związać i co tutaj będzie nam takiego potrzebne? Oczywiście za moment zobaczycie, jak ja to robię krok po kroku. Będzie nam potrzebna szczotka, będzie nam potrzebny lakier do włosów, będzie nam potrzebna klamerka i oczywiście gumki. Jeśli chodzi o klamerkę, to może być taka zwykła, prosta, taka, która po prostu będzie Wam łapała włosy. Gumki. Gumki do włosów ja stosuję tego typu, o zobaczcie. To są gumki, które ja kupuję najczęściej w Rossmanie i one są tam chyba po 6 gumek, jakoś tak, dopasowane kolorem do moich włosów, czyli mam tutaj gumki brązowe. I one są o tyle dobre, że one są... nie są zbyt cienkie, nie są też zbyt grube, ale są pokryte materiałem. To są właśnie takie materiałowe gumki, przez co też nie łamią tych włosów. I lubię je, bo są dosyć takie, no zobaczcie, one są takie dosyć tutaj, powiedziałabym, średnio grube, przez co też fajnie można związać nimi włosy na kilka razy, więc bardzo dobrze się u mnie sprawdzają. No i warto też mieć spinki do włosów, no bo czasami, wiecie, gdzieś nam tutaj coś odstaje, gdzieś będzie odchodziło, może nas to denerwować, więc jak już zrobimy sobie ten koczek, czy zrobimy sobie kucyk i nie chcemy go z powrotem zdejmować tych gumek i zaczynać wszystkiego od początku, no to wtedy wystarczy nam taka właśnie wsuwka, spinka, którą możemy sobie podpiąć ewentualnie to, co nas, że tak powiem, brzydko denerwuje, czyli gdzieś nam tam na tych włosach odstaje. I tak naprawdę tyle. To teraz przejdziemy właśnie do pokazania Wam, jak ja robię sobie ten kucyk, żeby Wam ułatwić sprawę, zwłaszcza przy włosach długich i ciężkich, bo oczywiście ten mój sposób sprawdzi się również w przypadku włosów krótszych, ale jeśli macie takie włosy jak ja i chcecie dowiedzieć się, jak ja to robię, że ten kucyk mi nie opada w ciągu dnia, że on się fajnie tutaj trzyma i też tak jest napięty, no to zapraszam Was do dalszego oglądania. We watch the sun go down over the same old town, like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars. Okej, zaczynamy od rozczesania włosów, bo to jest oczywiście podstawa, żeby włosy były dobrze rozczesane. I teraz przechodzimy do podzielenia włosów na dwie części. Dlaczego? Dlatego, że kucyk, który zaraz wykonamy, będzie właśnie składał się z dwóch części. Pierwszą część oddzielamy włosy mniej więcej na wysokości czubka głowy. To już zależy od Was, ile tych włosów sobie zbierzecie. Po pewnym czasie na pewno wypracujecie swoją technikę, która będzie się u Was bardzo dobrze sprawdzała. Ilość tych włosów, które będziecie oddzielać. Czyli najpierw oddzielamy sobie górę, podpinamy ją właśnie taką klamerką, żeby mieć też łatwy dostęp do drugiej części włosów. No i zabieramy się teraz za związanie i ułożenie kucyka na takiej wysokości głowy, która będzie Wam odpowiadała, z tych luźnych włosów. Czyli z tej drugiej części włosów, która nam pozostała, której nie spięliśmy klamerką. Kiedy już zepniecie sobie włosy na górze, zwiążecie włosy na górze, oczywiście gumką, macie już przygotowaną bazę, czyli pierwszą część naszego kucyka. Podciągnijcie sobie tak wysoko, jak będzie Wam odpowiadał. No i teraz przechodzimy do drugiej części naszego kucyka, czyli tych włosów, które mieliśmy spięte właśnie klamerką. Ja dodatkowo lubię sobie te włosy jeszcze troszeczkę podtapirować na czubku głowy, żeby one też lekko od niej odstawały i kiedy już są gotowe, łapię za drugą gumkę,
i związuję w ten sposób całość kucyka, czyli łączę górę z tą częścią dolną. I teraz, kiedy już macie gotowy kucyk, nie pozostaje nam nic innego jak no właśnie trochę te włosy podlakierować, czyli ułożyć je tak, jak będzie Wam pasowało, ewentualnie przygładzić gdzieś odstające baby hair, delikatne włoski, po prostu utrwalamy tę część od dołu, od góry, żeby te włosy wyglądały dobrze. Spada mi dzisiaj do domu przepiękne światło, więc pewnie trochę będzie się tutaj na mnie odbijać, ale muszę Wam powiedzieć, że nie ma nic przyjemniejszego niż poranki właśnie takie piękne, słoneczne. No ale dobrze, wracajmy do naszego kucyka. Jak widzicie teraz, wcale nie jest on taki trudny w wykonaniu. Podstawą jest po prostu to, żeby podzielić go na dwie części, użyć do tego dwie gumki, przez co też ten kucyk będzie się naprawdę dobrze trzymał. Będzie stabilny w tym miejscu, nie będzie Wam opadał, bo mamy połączenie właśnie tych dwóch gumek, czego słuchajcie, tak na dobrą sprawę w ogóle nie widać, bo ta górna część włosów, czekajcie, oddzielę ją tutaj troszeczkę, żeby Wam też pokazać, o. Ta górna część włosów pokrywa nam tę dolną część włosów. Możecie ją sobie tak tutaj ładnie też ułożyć, żeby to fajnie wyglądało. Czekajcie, o, mam. Zobaczcie, to jest ta górna część włosów, która opada nam na ten dolny kucyk, przykrywa nam tutaj wszystko i tak na dobrą sprawę nic nie widać. Wygląda to fajnie, macie stabilny kucyk, wysoko uczesany, też tutaj nic Wam się nie przesuwa, nie zjeżdża, co też jest bardzo ważne przy długich, ciężkich włosach. Także gorąco Wam polecam w ten sposób. Wypróbujcie sobie, zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Myślę, że się u Was sprawdzi, bo u mnie sprawdza się od lat. No i oczywiście wieczorem, kiedy już zrobimy sobie wieczorny demakijaż, pielęgnację i tak dalej, ściągamy gumki i teraz wyczesujemy z włosów cały ten lakier, to co na tych włosach się zebrało, przy pomocy właśnie takiej szczotki z włosiem. To jest genialny pomysł, bo słuchajcie, jeszcze dodatkowo taka szczotka i wyczesanie włosów po długości, nie tylko tutaj przy głowie, będzie Wam ładnie te włosy nabłyszczać i wygładzać. Więc polecam Wam też tak robić, jeśli oczywiście nie chcecie tych włosów myć codziennie, albo też nie możecie ich myć codziennie. Jeśli robicie to codziennie, to jest Wasza sprawa i myślę, że nikomu to nie zaszkodzi. No tak jak mówię, ja jestem taką osobą, która nie wykonuje tej czynności dzień po dniu, ale robię to co drugi dzień, więc wyczesywanie z moich włosów, tego lakieru, tego wszystkiego, co tutaj się zebrało, jest dla mnie bardzo ważne. No i na następny dzień myjemy głowę, także słuchajcie, to jest naprawdę banalne, kilka kroków, ale mam nadzieję, że te moje porady dzisiaj Wam się przydadzą. Tak samo jest w przypadku robienia koczka, chociaż tak się zastanawiam, jeśli będziecie chcieli, żebym zrobiła dla Was taki filmik, gdzie pokazuję Wam, jak robię mój koczek na dwa sposoby, to dajcie koniecznie znać, bo mam dwa takie sprawdzone sposoby, które mogą przydać się dziewczynom, które mają na przykład cienkie włosy, albo chcecie, żeby ten koczek miał taką fajną objętość. No dobra, nie będę Wam zdradzać. Jeśli macie ochotę na taki filmik, to dajcie koniecznie znać w komentarzach, a tymczasem żegnam się z Wami i widzimy się w następnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko, pa! I życzę Wam dzisiaj dużo słońca.